Remontem kościelnej wieży radni miasta zajmowali się podczas ostatniej sesji. Wszystko dlatego, że burmistrz postanowił wesprzeć tę inwestycję. Zaproponował, aby na ten cel przeznaczyć 30 tysięcy złotych. W naszym odczuciu jest to zabytek, który służy naszemu miastu nie tylko w celach sakralnych, ale również w celach historycznych, turystycznych. Ma swoje znaczenie dla Kościerzyny, dlatego czujemy się za ten zabytek również odpowiedzialni i wspieramy tutaj realizowany remont. Ale nie wszyscy radni poparli propozycję burmistrza. Piotr Słomiński wnioskował, aby zwiększyć dofinansowanie tej inwestycji i przekazać parafii nie 30, a 45 tysięcy złotych. Parafia rzymskokatolicka musi w tych przypadkach losowych zabezpieczyć w kwocie 200 tysięcy. Myślę, że te 20 parę procent udziału naszej gminy w tym losowym remoncie naszej fary nie jest wydatkiem, który pozwoli w jakimś sensie tutaj nasz budżet na jakiekolwiek reperkusje związane z tymi środkami. Burmistrz miasta decyzji nie zmienił, więc przegłosowano propozycję radnego Słomińskiego. Wniosek przepadł, więc ostatecznie większością głosów zdecydowano, że na remont wieży parafia od miasta dostanie 30 tysięcy złotych. W moim odczuciu jest to czysty populizm, zresztą nie po raz pierwszy. Akurat ten radny próbuje zawsze być lepszy od burmistrza, pokazać, że jego wniosek jest dalej idący. Ten wniosek nie miał żadnego odzwierciedlenia budżetowego i moim zdaniem był tylko i wyłącznie próbą walki politycznej. Ja do tego aspektu podchodzę czysto merytorycznie. Wieża kościerskiej fary została uszkodzona przez wichurę w nocy z 6 na 7 maja. Zgiął się krzyż na iglicy, więc trzeba było wykonać zupełnie nowy. Przy okazji ksiądz prałat postanowił, że cała wieża zostanie odrestaurowana. Obecnie jest pokrywana miedzianą blachą.